Druga część rozmowy przy oknie. Wciąż rozmawiamy o koniach. Naszym gościem jest Andrzej Sałacki. I tu będę teraz wymieniał. Trener, menadżer, lekarz weterynarii, absolwent studiów trenerskich, no i oczywiście prezes Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w jeździectwie w Zakrzowie. To jest gmina Polska Cerekiew. Witam pana prezesa. Witam państwa serdecznie, witam pana redaktora. Pamiętam 2010 rok, kiedy oprowadzał mnie pan po zgliszczach dawnego PGR-u, po tych silosach. Mówił pan, że to na razie jest tak nieładnie bardzo, pachnie i tak dalej, ale w tym miejscu powstanie ośrodek, nawet z basenem. Nie dowierzałem. 4 lata później okazało się, że ośrodek stoi. Co się w nim dzieje? Marzenia są po to, żeby je realizować. Faktycznie w tym miejscu była taka bomba ekologiczna, która miała dużo azbestu, dużo takiej mazi w kanałach po zwierzętach i z tym nie bardzo było co zrobić, żadnego sensownego pomysłu. W związku z tym pani wójt Krystyna Helbin wymyśliła z nami formułę taką, że można z pieniędzy europejskich, z pieniędzy Ministerstwa Sportu spróbować przy dużej pracy i z wkładem własnym gminy z tego upadłego miejsca zrobić coś, co by było na miarę taką. U nas w gminie nie ma, w gminie Polska Cerekiew, nie ma morza, nie ma gór, nie ma jezior, natomiast są konie na międzynarodowym poziomie, czy były wtedy. No i właśnie tego typu ośrodek mógłby być miejscem, które by promowało bardzo mocno gminę, region, powiat, a ludzie mieliby pracę, prawda? A ludzie mieliby pracę i wiadomo, że na promocję gminy czy miasta wręcz no, wydają masę środków własnych, żeby pokazać, że istnieją. No i tutaj gmina nasza w tą stronę poszła. Zaczynamy teraz duże rzeczy, które są przed nami, o których za chwilkę opowiem. Mianowicie chciałbym zacząć od początku, że jeszcze Polska, jako my Polacy, urodziliśmy się z mlekiem konia od zarania, ponieważ Polska i husaria była jedną z najlepszych, no, formacją wtedy najlepszą w świecie, kawaleria. Pierwsze medale, które były olimpijskie właśnie w Paryżu, były związane z końmi i ta tradycja jest olbrzymia. Dzisiaj to jeździectwo rozwija się bardzo mocno, nie tylko w naszym województwie, które jest takim województwem jednym z czołowych w Polsce, gdzie konie naprawdę są znane i możemy się tym pochwalić. Organizowane są największe imprezy jeździeckie w Polsce, nie tylko w konkurencji tańca z koniem, czyli ujeżdżeniem, ale i w skokach przez przeszkody. Ale ponieważ czas nas goni, to ja chciałbym się skoncentrować na tym ośrodku. Co tam się dzieje? I między innymi ośrodek ten jest miejscem takim, które za chwilę będzie takim miejscem w Europie centralnej, numer jeden tej ekstraklasy, ponieważ również to jest związane z tym, że raz jestem trenerem kadry narodowej, więc zaczęły się tam dziać w ostatnim roku zgrupowania. Powstał właśnie ośrodek szkolenia olimpijskiego, gdzie gościliśmy prezesa PKL-u Andrzeja Kraśnickiego, gdzie zaczyna teraz mocno trenować kadra, gdzie organizowane są w samym Zakrzowie pierwsze, jedyne zawody, które są zawodami międzynarodowymi. Międzynarodowa Federacja Jeździecka przyznała Polsce, no i właśnie Zakrzowowi taką imprezę, która jest no, szalenie ważną imprezą. Mamy zawodniczkę, która walczy teraz jeszcze na jednych zawodach o to, żeby wystartować w finale Pucharu Świata. No, w Zakrzowie, tak jak już mówiłem, trenuje kadra, ale organizowane są non-stop zawody. W zasadzie wprowadziliśmy tam życie na gorąco, które przez moment no, epidemii zamarło, ale już się nie możemy doczekać, żeby ruszyć. Ale w sekcjach, zdaje się, i w klubach można trenować chyba. Jeżeli chodzi o sport, ten wyczynowy, tak. Natomiast my robiliśmy masę innych jeszcze działań w samym w Zakrzowie. Ośrodek organizował też wystawę rolniczą, która przeszła z Opola właśnie do Zakrzowa. Festiwal Zdrowia, no, współorganizowany był Art Cup.
Cup, czyli jeździeckie mistrzostwa gwiazd, masę szkoleń, masę konferencji, międzynarodowa konferencja i ogólnopolska dotycząca spraw rolniczych. To w zasadzie taki ośrodek, żeby mógł funkcjonować, musi wprowadzić życie musi na gorąco. Zarabiać. Musi tak, ja tylko dodam, że tam są i pokoje gościnne, sale konferencyjne, no i basen. Rekreacja dla zawodników. Zostawmy na razie ten ośrodek szkoleń olimpijskich, ale chciałbym skorzystać z okazji, że gościmy pana w studiu, żeby przypomnieć, że właśnie Andrzej Sałacki organizował, czy też brał udział w prywatnym pokazie przed królową Elżbietą II. To był, zdaje się, jedyny Polak, który na koniu się popisywał. Tak. To może nie epizod, tylko taka wielka sprawa, no powiedzmy, zaszczyciła mnie zupełnie, no jak gdyby znienacka. Mieliśmy, ponieważ ja startowałem w międzynarodowych zawodach, mieliśmy taki program światowy, na który byłem zapraszany na wszystkie największe imprezy na świecie. No i królowa i w ogóle dwór, cała rodzina, księżniczka Anna, która była sekretarzem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, książę Filip, który jeździł w konkurencji zaprzęgach. Oni wszyscy się angielsko w koniach lubią i kochają konie. A pamięta pan, na jakim koniu pan jeździł? Tak, pamiętam. Oczywiście to była polskiej hodowli klacz, którą ciężko było wymówić im. Czcionka się nazywa. I z tą właśnie czcionką byliśmy zaproszeni też do Windsoru na prywatny pokaz. Miałem możliwość już potem po zejściu z konia rozmawiać z królową. No to było naprawdę wielkie wydarzenie życiowe dla mnie, które wspominam z łezką w oku, ale taką łezką sympatii. Panie profesorze, to na koniec. Jak ocenia pan, bo chcę pana poprosić o komentarz, hodowlę polskich koni? To był taki towar eksportowy number one. Jeśli chodzi o Araby, no konie arabskie, zgadzam się. Zaprzepaściliśmy szansę? Jest to bardzo trudne do odrobienia teraz, ponieważ luki w życiu nie ma. Wszyscy przejęli te nasze eventy, aukcje i tak dalej. One się oczywiście odbywają, ale to będzie potrzebnych teraz. Zburzyć się jest szybko, buduje się latami. Więc żeby to zbudować z powrotem na poziomie wyżyn światowych, a tak było, no potrzeba dobrego menadżera, dobrych iluś lat pracy, żeby to odrobić. No i to jest bardzo ciężkie. Komu na tym zależało, niech pan powie? Trudno powiedzieć, no nie chciałbym dalej się zagłębiać, ale ja ze swojej strony tylko powiem, że coś, co jest na poziomie światowym i reprezentuje Polskę, to jest bardzo żal, że na dzisiaj funkcjonuje w gorszym wydaniu. Miejmy nadzieję, że nie wrócą czasy, kiedy jazda na koniu nie będzie specjalnie mile widziana. Przerabialiśmy to już w historii. No to było w czasach PRL-u. PRL-u. Tak, ale teraz to się już nie odwróci. Cały Zachód i właśnie wspomniana Anglia, i Niemcy, Holandia, Francja. Proszę sobie wyobrazić, że sportowcem przez 3 lata numer 1, gdzie piłka jest w Holandii na przykład niesamowicie popularna, była mistrzyni olimpijska Anki van Grusven właśnie z naszej konkurencji. Sportowcem numer 1 w plebiscycie, tak, wśród narodu wybierany. Już nie mówię o Niemcach, gdzie są potęgą i jeździectwo jest niesamowicie rozwinięte. Ja chciałem powiedzieć, że Polska idzie w tą stronę, co mnie bardzo cieszy. No, oby nie zboczyła z tej drogi. Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy przy oknie był Andrzej Sałacki, prezes Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w jeździectwie w Zakrzowie w gminie Polska Cerekiew. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.